Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj plecak Irbis 55 firmy V-Sport. Jest to plecak wykonany z kordury o pojemności 55 litrów, waga 1600 gram. Jest on wykonany z takiego ciemnego grafitowego koloru, jak tutaj, i oczywiście z boku, boki są żółte. Tutaj przy tym świetle wydają się pomarańczowe, ale jest to kolor żółty, taki prawdziwy żółty. Są też oczywiście na przykład odmiany cytrynowe, jest to taki odblaskowy typu ta kartka tutaj z naszym logiem. I oczywiście czarne paski, czarne wykończenia, więc jest taki plecak grafitowo-czarno-żółty oczywiście. I tak wygląda przód tego plecaka. Tutaj mamy oczywiście bok, tył. I oczywiście jeszcze raz bok, zacznijmy od boku, jak już tutaj jestem. Tutaj mamy takie ściągacze boczne do plecaka i oczywiście kieszonka na przykład na jakąś butelkę. Z jednej i drugiej strony prezentuje się ten plecak tak samo. Teraz tył. Tutaj mamy oczywiście mamy pas biodrowy, który można sobie wypiąć, jest na rzep, więc można go sobie wyjąć i nie będziemy mieli tego pasa biodrowego, chociaż wiadomo, przy tak dużym plecaku już przy jakimś obciążeniu lepiej brać na biodra połowę ciężaru niż wszystko na plecach. Tu mamy jeszcze jakieś ściągacze ramion. Jeżeli chodzi o ramionczka, ramionczka są podwójnie przeszywane taką specjalną taśmą, więc wytrzymałość tego jest bardzo duża. Bardzo dużo pytań właśnie mamy od klientów, jeżeli chodzi o wytrzymałość ramion, czy się nie urywają. Powiem szczerze, handlujemy bardzo długo tymi plecakami, jeszcze nie mieliśmy reklamacji, więc szczerze polecam. Jeżeli chodzi o system nośny, można sobie ją poczytać na naszej stronie, ewentualnie w linku pod filmem można znaleźć właśnie opis tego plecaczka, tam jest wszystko opisane, i plecak, i cały system nośny, więc tutaj nie będziemy o nim opowiadać, tutaj tylko pokazujemy, jak coś wygląda na żywo. Teraz zacznijmy od klapy. W klapie mamy kieszonkę taką górną. Jest to standardowa kieszonka, prawie wszystkie plecaki V-Sportu w tym miejscu mają kieszonkę. Tutaj możemy sobie schować jakieś najpotrzebniejsze rzeczy. Z drugiej strony na klapie mamy takie ściągacze, do których możemy sobie przymocować różne akcesoria, na przykład karimatę czy jakiś śpiworek, i z tym sobie iść na wędrówkę. Z przodu tutaj widzę, że nie mamy żadnych dodatkowych kieszeni, jedynie jakieś tam paski, troczki, inne ściągacze do podczepienia różnych akcesorii. Teraz sobie odetniemy klapę. W klapie tutaj w środku, akurat w tym modelu niestety nie ma żadnej kieszonki. Chociaż tutaj widzę, że mamy jakiś rzep. A nie, to jest rzep po prostu od klapy, bo można tą klapę sobie wypiąć i bez tego, że tak powiem, chodzić. Plecak jest wypełniony dwoma śpiworkami. Oczywiście śpiworki nie są w zestawie, więc zaraz je wyjmę, żeby tutaj nie było pomyłki. Jeżeli ktoś by się decydował na plecak, na pewno jest to sam plecak bez śpiworków. Cały ten komin tutaj jest na dwa ściągacze. Wyciągamy sobie śpiworki. Jeden i drugi. Tak jak widać, dodatkowo w tym plecaczku mamy komin. Jest on o wysokości 15-20 cm. Jest to dodatkowa pojemność tego plecaczka. W środku mamy standardową, prostą kieszeń. Mam nadzieję, że tutaj coś nam pokaże przy tym naszym świetle słabym. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych kieszonek, jest tylko jeden główny worek. I całość się prezentuje mniej więcej tam. Tutaj sobie ściągamy ten nasz komin. Klapę zamykamy. Wcześniej pakujemy plecak i taki plecak jest gotowy na wycieczkę, na wyprawę. Możemy go zabrać ze sobą, na pewno nas nie zawiedzie. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, na których mamy już na przykład inne plecaki Irbis, znaczy w innych kolorach, bo oczywiście plecak jest taki sam, ale inne kolory. Oczywiście z biegiem czasu postaram się, aby tych kolorów było jak najwięcej na naszych wideopokazach, żeby właśnie można było zobaczyć na żywo, jak to wygląda, bo zawsze wiadomo, zdjęcia nie oddają tego. I oczywiście też mamy inne plecaczki, jeżeli się Państwo nie mogą zdecydować, można sobie obejrzeć kilka wideopokazów, później ewentualnie na naszej stronie www.kupujesz.pl wejść, kliknąć, kupić taki plecak. Praktycznie wszystkie są zawsze na miejscu. Jeżeli czegoś nie ma, staramy się, aby taki plecak szybko został wyprodukowany specjalnie dla klienta, więc też nie ma generalnie problemów z dostępnością, dlatego serdecznie zapraszam do zakupów i oczywiście przeglądania naszej strony www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.